Rozmowa niezależna, Krzysztof Rak, witam serdecznie Państwa. Dziś naszym gościem jest pan Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK. Witam serdecznie. Wczoraj miała miejsce w Sejmie debata dotycząca nowelizacji budżetu. Występował pan minister Rostowski. Dlaczego ten budżet, dopiero minęła połowa roku, dlaczego ten budżet trzeba nowelizować? Co się stało? No dlatego, że pan minister Rostowski, minister finansów, jest lepszym kabareciarzem niż nasz wybitny satyryk Jan Pietrzak, uważam. To znaczy opowiada bajki różnego rodzaju o tym, jak to w sposób stabilny zarządza polskim długiem, jak to budżet jest dobrze skonstruowany, no a potem mija 6 miesięcy, okazuje się, że jest katastrofa w dochodach podatkowych, brakuje samych dochodów z podatków, zabraknie gdzieś koło 27 miliardów złotych. Jest katastrofa w sensie dziury budżetowej. Zabraknie 27 miliardów złotych, a ile miało być? Miało być o 27 miliardów więcej tych pieniędzy. Tyle zabraknie w samych podatkach. To jest gigantyczna kwota, około 30 miliardów złotych mniej w podatkach VAT-owskich, CIT-owskich, bo z akcyzy nawet o 5 miliardów mniej, z samego VAT-u może być nawet około 15 miliardów mniej. To jest po prostu absolutna katastrofa. Ja chciałem zapytać, na ile procent tak mniej więcej pan minister się pomylił? Można powiedzieć, że się pomylił na co najmniej 10%, tylko to nie jest prawda, że tak jak dzisiaj, jak mówi pan minister, że wszyscy się pomylili i on też się pomylił. No nieprawda, bo przecież przypominam sobie rozmowę w Studio Niezależnej z przełomu roku, gdzie mówiliśmy o rozmowie z panem, mówiłem, że ten budżet jest wirtualny, nieprawdziwy, źle policzony, nierealny, że jest humorystyczny, bo przecież on sobie tam zapisał na przykład dochody z mandatów od kierowców na poziomie 1,5 miliarda złotych. A jak będzie 30 parę milionów, no to będzie super. No więc gdzie Rzym, gdzie Krym, nic się kupy nie trzyma. Ja myślę, że naprawdę najwyższy czas, żeby ministrem finansów premier Tusk zrobił Jana Pietrzaka, bo to będzie równie wesoło, będzie być może bardziej profesjonalnie, bo jak śledzę wypowiedzi obu panów, to wydaje mi się, że pan Jan Pietrzak lepiej trafia w te prognozy ekonomiczne niż minister finansów. Pytanie jest tylko, czy pytanie jest takie, czy pan Jan Pietrzak chciałby być ministrem w rządzie Donalda Tuska? To jest inna kwestia. Natomiast myślę, sądzę, że byłoby znacznie bardziej bezpiecznie z naszymi finansami publicznymi, bo w tej chwili to jest absolutny dramat. To jest prawdziwy dramat i dalej kompletne nieliczenie się z realiami. Bo przecież ten sam minister ma tworzyć budżet na przyszły rok. Do 30 września trzeba skonstruować budżet na 2014 rok. W trakcie, kiedy trwają poprawki, trwa nowelizacja do budżetu na ten rok, trzeba już robić następny, bo do 30 września on musi być gotowy projekt przesłany do Sejmu. Ja sobie nie wyobrażam skonstruowanie tego budżetu w oparciu o te wskaźniki makroekonomiczne, które pan minister sobie tam zapisał na przyszły rok. 2,5% wzrostu PKB, 2,4% inflacja, niewielki wzrost inflacji bezrobocia, bo na poziomie 13,8%, jak obecnie mamy 13%, a po jesieni, po wrześniu to bezrobocie ruszy gwałtownie do góry. Wróci 400 tysięcy prawie osób, absolwentów szkół ponadpodstawowych. No i będzie szukać jakiejkolwiek pracy. Część tylko wyemigruje, reszta pójdzie na bezrobocie. Więc to wszystko po prostu zakrawa na kompletną kpinę ze zdrowego rozsądku. Chyba że pan minister Rostowski ma jakiś tajny plan do wykonania takiego zadłużenia nas, żebyśmy się nie byli w stanie podźwignąć przez dziesięciolecia. Przypomnijmy, ten minister finansów zadłużył nas, on sam osobiście, przez te 6 lat ostatnich na blisko 400 miliardów złotych nowych długów. Nawet w lipcu dramatycznie musiał pożyczać prawie 6 miliardów złotych, emitując nowe obligacje, bo zabrakło pieniędzy po prostu widocznie na rachunki w budżecie. No to jest sytuacja karygodna. Ale pan mi wytłumaczy, bo tak jak przeciętnemu Polakowi, bo jak na razie to ja nie odczuwam żadnych skutków tych 400 miliardów tego długu. No może można się zadłużać, no jest, są takie teorie, że można, państwo może się zadłużać w nieskończoność. Oczywiście wszyscy. Do zadłużenia Japonii nam jeszcze brakuje. No, zasadnicza różnica jest między Polską a Japonią. Japonia ma prawie 200% relacji długu do swojego PKB,
a my mamy w granicach 57-8 już w tej chwili, tylko że Japonia jest zadłużona u własnych obywateli, we własnych bankach, we własnych instytucjach ubezpieczeniowych, a my jesteśmy zadłużeni głównie za granicą. 50% polskiego długu jest w rękach podmiotów zagranicznych. Jak się kończy zadłużenie u obcych, to już Grecy się przekonali, prawda? Każe się im oddać wyspy, jak nie mają pieniędzy na spłatę długu. Czy nie, a co pan sugeruje, czy że... nie odczujemy? Tak, odczujemy wszyscy tą nowelizację budżetową, te cięcia budżetowe, prawie przecież 8 miliardów, 7 z kawałkiem miliardów cięć budżetowych w Ministerstwie Obrony Narodowej na wydatki na uzbrojenie. No w sytuacji tak niebezpiecznej politycznie, militarnie na świecie jak dzisiaj, być może w przededniu konfliktu przecież w Syrii, rozbrajanie armii, bo tam te cięcia pana ministra są największego, ponad 3 miliardy złotych, no to co, żołnierzom nie kupią amunicji, czy będą mniej żołnierzy ćwiczyli, strzelanie, no przecież to jest skrajnie niebezpieczne, to jest skrajnie nieodpowiedzialne, to jest... Ale pan sugeruje powtórzenie się scenariusza greckiego. Scenariusz grecki no, polega na... Ta realizacja polega na odebraniu suwerenności temu krajowi. Tak, oczywiście. Czyli my moglibyśmy stracić również... Tak, tak. Dzisiaj nie trzeba żadnych dywizji pancernych wysyłać, ani nalotów dywanowych robić, żeby jakiś kraj skolonizować, żeby go podbić, żeby nim władać i podejmować decyzje co do jego przyszłych losów. Dzisiaj wystarczy zadłużyć ten kraj, zadłużyć w walutach obcych. Przypomnijmy, przecież mamy prawie 750 tysięcy Polaków, którzy wzięli kredyt we franku szwajcarskim. Polacy nie zarabiają we franku szwajcarskim, jeszcze długo nie będą zarabiać. Mamy coroczną emisję długu publicznego brutto na poziomie 140, 160, 170 miliardów złotych. Czyli trzeba tyle pożyczyć co roku, żeby spłacić tylko stare długi. Całe zarobione przez Polaków dochody z podatku PIT, czyli dochody od podatków osobistych, idą na pokrycie tylko corocznego kosztu obsługi długu publicznego. Na odsetki te 42 miliardy złotych idzie tylko na... No to są pieniądze wyrzucone w błoto i idą tylko na spłatę. Ale ja myślę jak typowy Polak. Ja myślę sobie tak, a będziemy się tak zadłużali w nieskończoność. No w którym momencie coś się stanie? Co się może stać? W bardzo prostym momencie. W pewnym momencie wierzyciele dochodzą do wniosku, że już dłużej się nie da ściągać tak wysokich procentów i zarabiać takich odsetek i proszą o zwrot dotychczasowych pożyczek. No i wtedy okazuje się, że król jest nagi i trzeba ogłaszać praktycznie bankructwo, prosić o pomoc, sięgać do jakichś nadzwyczajnych środków, jakichś linii kredytowych. To jest nieprawda. A co to znaczy bankructwo? Dlaczego? No to jest to, co dzisiaj widzimy w Grecji, widzimy w Portugalii, kiedy tnie się emerytury o 40%, kiedy nie ma pieniędzy na szkoły, na szpitale, kiedy nie ma pieniędzy na kulturę, na oświatę, na inwestycje infrastrukturalne. My przecież zobaczymy tą nowelizację, te cięcia w budżecie już w najbliższych miesiącach. To będą te niedokończone odcinki autostrad, bo nie będzie pieniędzy na ich dokończenie. To będą cięcia w infrastrukturze kolejowej na przykład, czyli ten pendolino będzie, że tak powiem, nadal w sferze marzeń, dlatego że nie będzie torów odpowiednio dostosowanych, nie będzie podstacji energetycznych. Także tych uwarunkowań błędnej polityki finansowej, zadłużeniowej będzie wiele. No, nie można się w nieskończoność zadłużać, to jest nieprawda. No ale większość państw zadłuża się i co? No i jakoś się zadłużają. No, Niemcy mają większą relację długu publicznego do swojego PKB niż Polska, bo ponad 83%. No właśnie. No właśnie. Czego się bać? No tak. No tego, że to jeszcze się będziemy zadłużali do 80%. No tak, tego się bać, to jeszcze nam 20%, jeszcze kilka lat możemy się spokojnie zadłużać. No tego się trzeba bać, że po pierwsze Niemcy to nie Polska, bo ich PKB to jest 2,6 tam biliona euro, a nasz to raptem niewiele ponad 1,6 biliona, ale złotych. Po drugie, to nieważne, jakie się zaciąga długi, ważne, czy się jest w stanie spłacić, czy ma się podstawy ekonomiczne do ponoszenia takiego kosztu obsługi tego długu, czy ma się majątek. No my niestety nie mamy banków polskich w Polsce, tak naprawdę już niewiele tych banków zostało. Niemcy mają swoje banki, nie tylko u siebie, ale również w Polsce, więc my się nie porównujmy do żadnej Francji, czy do Niemiec, bo my nawet do Czech nie możemy
możemy się porównywać, jeśli chodzi o poziom życia, o wynagrodzenia. Polska jest w tej chwili jednym z krajów na samym końcu, można powiedzieć, Europy, Unii Europejskiej, jeśli chodzi o poziom wynagrodzeń, o poziom świadczeń socjalnych. Ja już nie wspomnę o służbie zdrowia, która po prostu w najbliższych dniach zacznie szczególną chorobę, bo samorządy będą musiały coś zrobić z długami szpitali i albo będzie musiały likwidować te szpitale powiatowe, często zadłużone na ponad 100 milionów złotych, kiedy cały budżet danego powiatu jest kilkadziesiąt milionów raptem. Będą musiały albo je zamykać, albo sprzedawać, albo można powiedzieć ogłaszać bankructwo tych jednostek. Dobrze, to ja będę... Bo są zadłużone. Dalej szedł w tym kierunku. A co, mamy teraz pierwsze oznaki pewnego ożywienia gospodarki niemieckiej, gospodarki amerykańskiej. To jakbym był ministrem Rostowskim, to bym powiedziałbym panu, właśnie te duże gospodarki pociągną polską gospodarkę, zwiększy się nam znaczący sposób PKB, będą większe podatki, będziemy mieli pieniądze. Tak. No to jeżeli podnieść panu co pan na to powie? Żeby podnieść panu dawkę adrenaliny, to powiem, że pani minister Rostowski twierdzi, że już w Polsce widać te oznaki ożywienia. No widzi pan. Otóż to jest troszkę tak, jak z tym ożywieniem w przyrodzie, jak sępy i hieny się zejdą do padliny, że tak powiem, już rozkładającej się. Też wtedy widać w przyrodzie pewne ożywienie. To mniej więcej tak wygląda to ożywienie. Ja mówię, że się odbija ta polska gospodarka trochę tak, jak myśmy weszli właśnie do Ligi Mistrzów, prawda, nasza piłkarska drużyna Legii. To wszystko są bajki, mrzonki, to są iluzje. To jest takie ożywienie w propagandzie, że już jest dobrze. Nic nie jest dobrze, żadne wskaźniki nie wskazują na to. Poprawa tej sprzedaży detalicznej w lipcu o 4,3% to świadczy o tym, że tylko nie powiedziano tego Polakom. No po prostu był jeden dzień pracy więcej w lipcu tego roku niż w lipcu zeszłego roku. I sklepy były 12 godzin, tam 10 godzin dłużej otwarte i w związku z tym się poprawiła sprzedaż. To wszystko są bajania, to są po prostu zaklinanie tej rzeczywistości. Sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna. Ja twierdzę, że przyszły rok będzie jeszcze gorszy od tego, trudniej. Nie ma żadnego ożywienia. To, że w Niemczech jest jakieś ożywienie gospodarcze, to również niemieccy eksperci kwestionują, czy na pewno tak jest, a im lepiej będzie w Niemczech, tym gorzej będzie w większości krajów Europy Południowej, tej strefy euro. To raczej, gdyby odwrotna była sytuacja, to może gdyby w Portugalii było ożywienie, w Hiszpanii, czy w Grecji, to moglibyśmy mówić, że coś się poprawia w strefie euro. Nic się nie poprawia. Natomiast jeśli chodzi o to, że u nas ma nastąpić jakieś ożywienie, bo Polacy po wakacjach pobiegną z pustymi portfelami natychmiast robić zakupy we wrześniu, po urlopie, bardzo wątpię. Oczywiście trzeba kupić dzieciom podręczniki, ale to jeszcze nie rozrusza polskiej gospodarki. Dopóki nie będzie zmiany polityki, koncepcji polityki gospodarczej, dopóki nie będzie minister Rostowski nie zasiądzie na ławie rezerwowych zawodników, bo on właściwie strzela nam same buje, to ja nie przewiduję, żeby tu coś poważnego się zmieniło na lepsze. Będzie takie udawanie, że jest dobrze, będzie lepiej, a tak naprawdę będzie coraz gorzej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.